Cześć, witajcie na kanale Gra na kompa. Ja jestem Pabelus, To jest kolejny odcinek Transport Fever 2. Gramy, proszę państwa, na mapie Polski. Kontynuujemy nasze przygody. Wy możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić suby, jeżeli jeszcze nie subujecie kanału. Natomiast my w dniu dzisiejszym pomyślimy sobie nad transportem kolejowym. Pierwszy transport kolejowy i pomyślimy sobie nad transportem drewna. Tak jak wspominałem, mamy tutaj, drodzy Państwo, temat lasu, yy, tartaku i fabryki narzędzi. I to by można było zrealizować. Transport kolejowy niestety cechuje się tym, że jest drogi. I możemy tego lasu tutaj, z tego lasu skorzystać, ale yy, zobaczmy, bo on jest chyba tak mniej więcej, taki teren pagórkowaty strasznie no właśnie, no i teraz by trzeba było zrobić jakoś tak, żeby było dobrze I jak to właśnie zrobić, żeby było dobrze aha wiecie co, myślę, że można byłoby troszeczkę yy, wygładzić ten teren Czyli takie głaskanie trawy, proszę państwa znowu będzie miało miejsce o, o takie, kurde tylko, że jest to drogie to jest bardzo drogi zabieg, nie? Ale jak to zrobię, to może później to zaprocentuję. No, to się okaże. I tak górami byśmy puścili no, to w bieszczadach, czy to tak wygląda to, to ja bym nie powiedział, nie? Ale to. No dobrze. E, aha, tylko tutaj trochę przesadziłem. Dobra, to jeszcze y, powiedzmy pogłaszczemy tę trawkę nieco i teraz. Ja bym to ogarnął drogą, tak? Połączyłbym to jakąś szeroką drogą, także bo to się musi stykać. Synu! Dobra, to się styka, ale to tak się styka, jakby chciało, a nie mogło. Dobrze, zrobimy to tak. Teraz gdzieś tutaj też bym puścił drogę. Okej. Okay. Teraz to podłączymy tu. Elegancko, i pytanie brzmi, czy jeżeli ja tu postawię stację, to mnie to tutaj jakoś pomoże. Zobaczmy. Stacja towarowa przelotowa może być. Może być przelotowa, ale musimy pamiętać o jednej dosyć istotnej kwestii. Lasy, wystarczy jeden, odkładają dużo drewna. A tu są dwa, które, do których jak widzimy, stacja ma zasięg. Dzięki temu zabiegowi, który zrobiliśmy. W związku z powyższym no, będziemy musieli te stacje wydłużyć. 320 metrów, dwa tory, wysokie prędkości niekoniecznie, aczkolwiek maksymalnie później będziemy mogli pędzić towarowym z prędkością do 160 km na godzinę. Natomiast te tory zwykłe mają, z tego co pamiętam, ograniczenie do 120 bazowo. Więc ja wybiorę te wysokie prędkości. Sieć trakcyjna jak na razie tak, ale nie będziemy z niej korzystać w tej chwili, ponieważ parowozy wyjdą nieco taniej. Milion czterdzieści dziewięć, tyle wyniosła mnie ta stacja. I teraz dalsze plany byłyby takie. Gdzieś by wypadało puścić tory jakoś tutaj. Tutaj mamy również pola roponośne. Ee, chociaż podejrzewam, że w, w oryginale to jest PGNiG, no to raczej chyba gaz tutaj jest nie, ziemny ale można byłoby jakoś tak puścić te tory aby tu również powstała stacja zmodyfikowalibyśmy tę drogę, tu by powstała stacja, która by e, słuchajcie, ogarniała temat desek, o co chodzi chodzi o to, że wagony, które służą do transportu kłód Mogą transportować również deski i jednym pociągiem moglibyśmy zabierać stąd kłody, przewieźć to na, tutaj na dosyć daleką odległość tak, do, do tartaku i może w miarę na tym zarobić. Chociaż można nawet wybrać, załóżmy, tartak tutaj w Wielowsi podlesznem. Yy, tylko nie, nie będzie mnie za bardzo na to stać. I tak pojedziemy, słuchajcie, na kredytach, ale i tak nie będzie mnie na to stać. Musimy pamiętać o tym, że, że ten transport będzie dosyć kosztowny. I teraz yy, z powrotem, słuchajcie, ten sam pociąg może zabierać tyle desek, ile ten tartak zdąży zrobić. Więc wydaje mi się to dobrym pomysłem, żeby, żeby to ogarnia, ogarniać właśnie w taki sposób. Ale i to można by tory puścić tędy. Tylko, że tu dużo, dużo zakrętasków by było. Spróbujmy tę drogę rozwalić. Znaczy, nikt nie narzeka, że ich odłączyłem. A to. Zadziwiają mnie. E, dobra, tutaj mamy drogę, ale ta droga. To wiecie, co ona mi się przyda. Ona mi się przyda. Weźmy ją, wydłużmy nieco. No tak chwilowo jedynie. Teraz tak, puśćmy drogę tutaj. E... Poprzek, o, coś w tym stylu. A ten zindzel skasujmy. I teraz, jeżeli ja postawię stację, to będzie dokładnie analogicznie tak samo jak, jak żeśmy to robili poprzednio, czyli sięgnie do dwóch. Widzicie? To dla początkujących. Natomiast, ja bym chciał tutaj mieć kawałek zapasu, jeżeli chodzi o miejsce. Ale jednocześnie chciałbym, żeby ta stacja stała równo. Przypominam, Shift oraz N jak Natalia lub M jak Marzena, to precyzyjniej troszeczkę to stawiamy. 500 tysięcy nam zostało. No i dobra, tory. Sieść trakcyjna jak najbardziej. Teraz, no teraz to będzie triki. Kawałek tutaj muszę to wyprowadzić. O, coś mi się wydaje, że. że tu będzie bardzo ostry zakręt. To ja proponuję jednak tędy puścić jakoś. Jaką mamy tu prędkość? 100, 130. Może być. Niech, niech i tak będzie. Na razie nie ma jeszcze, aż w, tym, w, tym, w tych latach, nie ma aż takiego strasznego ruchu tutaj. Więc możemy sobie pozwolić na pewne takie właśnie rzeczy. Dobra, tutaj to ogarniemy, może. Dobra, wiecie co? Nie, zrobimy inaczej. Ja stąd wypuszczę też o, może w ten sposób, taki kawalątek dosłownie. O, w ten może nawet w sposób wypuszczę kawalątek tych torów. I teraz pojechałbym yy, po prostej. Kurźba po prostej, ale żeś to zrobił, synu. Coś takiego. Czy to już jak... Nie, to też jest krzywo. Naprawdę musi być prosto. O. Chodzi o to, żeby było prosto względem tutaj, żeby poleciała prosta, nie? To ma znaczenie. Dobra, ciśniemy. I teraz. Przeprowadźmy tutaj. To może... Eee, chwila, bo ten zyzel mi tu przeszkadza, wiecie? To to wskazuje. Oni się z uporem sami rozbudowują, więc to trzeba się spieszyć, bo oni zaraz to zabudują. To zróbmy tak. O, taki tutaj kawałeczek. Teraz wykręcamy. Oczywiście z miar możliwości z zachowaniem jak najwyższych prędkości. Aha, to tutaj możemy to dołączyć już od razu. Dobra, niech i tak będzie. I tutaj mamy 125, no niech tak będzie, tak czy inaczej to nie spodziewam się większych prędkości w obecnej chwili, bo to jak lecimy na, na parowozach, to tam pewnie będzie do 100 kilometrów w obecnych czasach jakiś parowóz, są i to tyle. E, dobra, to to byśmy mieli. I teraz tak, skoro to mamy, no to już tłumaczę po co mi była ta prosta. Będziemy musieli zrobić tutaj rozjazdy. Ale na łuku rozjazdy za bardzo się robić nie chcą. W związku z tym ta prosta mi tutaj była potrzebna do tego, żebym mógł to wcielić w życie. O, to zrobimy, tak? Tu oczywiście rozjazd jak najbardziej również musi być, więc. I teraz tak, ja mam bardzo długą stację, to jest 320 metrów, natomiast ktoś z Państwa może postawić mniejszą. I teraz taki protip dla Państwa. Jeżeli mamy więcej niż jeden pociąg, to wiadomym jest, że ten ruch musi zostać jakoś uregulowany. Tak, żeby pociągi nie jechały na kolizyjne, żeby pociągi poruszały się płynnie. Więc, przy dwóch torach, dla przykładu, jeżeli byśmy załóżmy, puścili kilka pociągów, jeden by jechał składami, a za nim jechałby drugi. Tylko, że ten tutaj, u mnie, to pojedzie dalej. Ale zakładając, że nie, że on tu kończy bieg, to on się wróci. On się po prostu wróci do lasu. Nie? I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby ostatni wagon schował się za rozjazdem. Bo jeżeli kawałek tego wagonu ostatniego, nawet, będzie tutaj, mniej więcej, to jak on zawróci, to pojedzie lewym torem. Natomiast jeżeli się schowa, to on sobie tutaj wykręci na prawy tor. Oczywiście musimy też odpowiedni, e, odpowiednie semafory postawić, tak, żeby coś takiego miało miejsce, ale to za chwilę do tego dojdziemy. E, dobra, teraz tak. Teraz my potrzebujemy tutaj e, tartak, tak? Więc ten tartak tutaj też ma znaczenie i znowu kuźwa jakieś górki. Oświadczy, normalnie. No dobra, e, czy ja tu chcę przelotowy, czy ja tu chcę końcowy? Czy ja stąd będę gdzieś wypuszczał? Dechy, prawdopodobnie no. skoro robię biznes, no to niech się ten biznes kręci, ale ta droga jest mi kompletnie niepotrzebna. Jekiś Junkersik się tam odblokował. Dobra, ta droga jest mi kompletnie niepotrzebna. Natomiast czy coś tu jest takiego, gdzie, gdzie mógłbym samochodami powiedzmy dechy dostarczać? Nie. Nie widzę żadnej fabryki, która by tutaj w pobliżu potrzebowała deski. Yy, możemy, słuchajcie, też tutaj Tartak Phoenix ogarnąć yy, pod gliwicami albo blachowią, ale to, to znowu jest daleka droga. Yy, ale tutaj nawet, by powiem szczerze, fajniej i łatwiej można było to ogarnąć, bo ładniejsza linia by wyszła. Nie? Natomiast tutaj to nam wyjdzie takie. Byle co. No dobra, skoro nie potrzebuję, słuchajcie, tutaj drogi, to mogę zrobić przelotkę. Aha, prze widzę, że dworzec to mnie będzie kosztował. U. I to wcale nie, nie mało. No dobra, czas na kredyty. Proszę Państwa, linia kredytowa otwarta. Także ogarniamy ten temat. I stawiamy. OK? To teraz tory. Żeby to dobrze teraz wcelować tam, nie? W dobrym miejscu, żeby one się połączyły, no bo to, to też jest właśnie tak, że one muszą, nie? Także tak, ja tutaj wypuszczam lekki łuczek, ale w miarę prosty, i tutaj tutaj rozjazd spokojnie zrobię. Na takim lekkim łuczku to tak. O, coś takiego? Natomiast w obecnej chwili puszczę tylko jeden tor, bo to i tak mnie będzie, pieruńsko drogo kosztowało. O, ten już mi w tunel wchodzi, więc to jeszcze drożej. Ale, bo można ciągnąć, słuchajcie, bo jeszcze tak, dla tych bardziej oszczędnych, można ciągnąć po kawałku, tak? Więc te koszty się zniwelują. Ale jeżeli chcemy mieć jak najbardziej płaski yy, tor, żeby tam pociąg się nie męczył ze wspinaczką i tak dalej, no to ja puszczam po całości, więc tra trasa się yy, jakby. Yy, dopasowuje do terenu tworząc albo wiadukty, albo tunele, prawda? Albo jakieś tam rynienki i tak dalej. Więc no, trzeba mieć to na uwadze. Tylko, że zobaczcie, to kosztuje. Ale to zaprocentuje wam w przyszłości, mówię wam. Będzie dobrze. Musi być. Chociaż teraz kuźwa, to tak myślę, że chyba nie będzie. <laughs> Bo jeżeli spojrzymy. No dobra, ja, ja, ja to zrobię, nie? Ja to zrobię. Jeżeli spojrzymy tutaj na te górsko, kuźwa wielkie. A ty panie, ty panie, ty. Eś pan, na ci pani. E, dobra. Teraz jest triki. A, widzicie już o co chodzi, nie? A jeżeli bym chciał to podłączyć bezpośrednio, to jest milion, prawie milion mln, ale musimy zwracać uwagę na takie rzeczy jak wiadukty. Zobaczcie, tu jest ograniczenie na tym wiadukcie do 90 km na godzinę. Pozostały tor z jednej, z drugiej strony ma 300 na godzinę ograniczenia, nie? I no, nie chcemy czegoś takiego mieć, więc klikamy sobie tutaj, wybieramy ciu. I to oczywiście w ramach upływu czasu będą nam się odblokowały, odblokowywały inne wiadukty. Natomiast w tej chwili, no, wiaduk, który ma najwyższą możliwą prędkość, to 180 km na godzinę. Więc musimy brać to pod uwagę. No i dobrze, i to było drogie. Natomiast tutaj jeszcze jeden taki bym chciał puścić. Przynajmniej chciałbym zobaczyć, jak on będzie finansowo wyglądał. No, ten drugi to już tańszy ciut powinien być. I sprawdźmy. Ciach. O, jakaś kolizja. Dobra, synu. A właśnie. Czasami nie warto tak się od razu spieszyć. Jednak czasami warto po kawałku jechać. Sprawdźmy, czy one do siebie przylegają. Bo jeżeli popatrzymy, to możemy złapać ten tor i on się dosnapuje do kolegi, nie? Ale jak na całej długości, no to widzieliście, jak było. Więc to czasami po kawałeczku też warto zrobić. I mamy to. Dobra. Tu oczywiście rozjazdy również będą potrzebne. Więc Jak gdzieś tutaj to umieszczę. Mimo tego, że mam stosunkowo długi dworzec te perony, 320 metrów, to sporo. No to jednak profilaktycznie niech tak będzie. Yy, dobra. Sygnalizacja, proszę państwa. Semafory. Semafory już te nowsze widzę. Więc to jak najbardziej must have. Yy, jeżeli chcemy. Aby kilka pociągów poruszało się po tym samym torze, jeden za drugim, to musimy po trasie rozstawić również semafory. Jeżeli tego nie zrobimy i ruszy, powiedzmy, z tej stacji pociąg w tamtą stronę, a drugi będzie za nim tutaj przyjedzie i też będzie chciał się poruszać tym torem, to niestety ten drugi pociąg będzie stał na stacji i będzie czekał, aż ten pierwszy do stacji dojedzie. Po czym zwolni peron, jedzie na drugi tor, i wtedy ten ruszy. Totalnie bez sensu. Więc no, o to trzeba też dbać. Tutaj rozjazd must have sobie zaraz za tunelem zrobimy elegancko i semaforek musi stanąć tutaj. Po tej stronie nie trzeba mówi się, że jeżeli chodzi o semafory zaperonowe nie trzeba ich stawiać, dlatego że stacja robi jako. sama w sobie robi jako semafor. Ja czasami kosmetycznie lubię sobie postawić tutaj semaforki, ale nie takie. No dobra, rozstawiamy dalej. Tutaj również mamy już rozjazd gotowy, więc ja semafor potrzebuję postawić tu. Po co tutaj stawiam semafory? Po to, żeby mi pociąg się w tym miejscu zatrzymał i oczekiwał, aż pociąg, który będzie przed nim, zwolni ten peron. Wiedzie sobie, czy przejedzie tam dalej, czy wiedzie na ten tor, i wówczas ten drugi będzie mógł temat ogarnąć i też wjechać. Teraz tak, tutaj. Tutaj semafor stawiam w tym miejscu. I to by było prawie wszystko, ale jednakowoż brakuje nam dosyć ważnej rzeczy, jaką jest lokomotywownia. Więc lokomotywownie, gdzie ja bym chciał umieścić? Wiecie, co tu mi będzie wygodniej? Tu mi będzie wygodniej. Można byłoby od razu postawić tam przy lasach, nie? Ale zrobimy taki sprytny manewr, w postaci jakby tutaj, dania szansy lasom na to, aby sobie odłożyły trochę drewna. Głupio to może brzmi. Podnosimy, opuszczamy, kropka, przecinek, czyli kropką podnosimy, a przecinkiem opuszczamy teren. Także może głupio to brzmi, słuchajcie, ale rzeczywiście no, kryje się w tym logika, uwierzcie mi. Bo pociąg nie stoi mi wtedy, nie? Tu jest dosyć ciężki temat do ogarnięcia, bo dosyć blisko mamy te lokomotywownie tego, tego rozjazdu, ale jeżeli wprowadzimy tor tutaj, to mamy jeszcze jedną fajną możliwość w postaci ogarnięcia rozjazdu, jeżeli podświetla nam się coś takiego. Klikamy, rozjazd krzyżowy podwójny, klikamy tak i już tutaj możemy, czy pociąg jadący, bo u mnie będzie to ruch prawostronny, czyli prawym torem jadący, będzie mógł tutaj zjechać do zajezdni, albo z zajezdni będę mógł wypuścić bezpośrednio już tutaj na prawy tor, co za chwilę zobaczycie. My potrzebujemy, słuchajcie, ogarnąć w tej chwili yy, linię. Linię kolejową, naszą pierwszą kolejową linię towarową. I to będzie tak. Stąd, dotąd, a z powrotem tu. Czyli z soliny rusza, przejeżdża Tarnów, jedzie dalej aż do Częstochowy, do Tartaku. O czym w tartaku w momencie kiedy załaduje dechy, jedzie z powrotem i zatrzymuje się w tarnowie w fabryce narzędzi. Rozładowuje dechy i jedzie z powrotem do lasu. Taki jest plan. Jak to będzie wyglądało finansowo? Zaraz zobaczymy. TOW będzie trzeba zmienić tutaj pod spodem na SAM TOW, czyli samochodowy transport, natomiast TOW to jest zawsze od dawien dawna dawno określamy sobie transport kolejowy w ten sposób, a dla odmiany PAS samo to, to kolejowy pasażerski. Dobra. I teraz to będzie tak. Solina yy, Solina yy, Co to tam, kuźwa, było za często Częstochowa, tak? Tak. Czyli tak. Solina Częstochowa Tarnów I to, to będzie drewno. O. Już tak zbiorczo to napiszę ja będę wiedział, o co chodzi Państwo pewnie. Pewnie nie. <gry> Dobrze, teraz jak to ma wyglądać słuchajcie. W Solinie ładujemy pociąg do pełna, pełny załadunek. I, I robimy to na tej zasadzie, że on tu ma załadować kłody. Tylko i wyłącznie. I tyle. Za to w Częstochowie już nic tutaj nie zmieniam. Kłody ma rozładować, natomiast ma załadować dechy. Okej. Okay? Tyle, ile tam będzie. Już nie będzie tutaj czekał, bo to jest bez sensu. Zabrakłoby surowca. Stosunek. Yy, ilości kłód do, do wyprodukowanych desek to 2 do 1. Co za chwilę jeszcze potwierdzimy, bo mogę się mylić, ale, ale wydaje mi się, że tak. I tutaj w tarnowie dokładnie ta sama historia, czyli nic tu nie zmieniam, natomiast on ma deski tutaj rozładować jedynie. I takie jest jego zadanie. I, natomiast zobaczmy, szybciutko podejrzymy ten tartak, czy miałem rację. Tak, dwie kłody na jedną dechę. Więc tak to wygląda. No dobrze, zobaczmy. Skonfigurujmy sobie pociąg. I, nie bawię się w elektryki żadne. Tylko na razie lokomotywa y, będzie taka. Parowóz. A, 90, czekajcie, to ma 60, to nie, a wagony jakie mają? 80. No dobra. Czyli ta będzie dobra. To ogarniamy wagony towarowe. Jak widzimy, mogą wozić zarówno kłody, jak i deski. Więc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 120. I to będzie 7 737 000. Więc musimy dobrać trochę pieniędzy. Tak do 8 baniek. No dawaj, dawaj. Nie wstydź się. I kupujemy od razu, póki jeszcze możemy. I to wypuszczamy na naszą trasę. Podejrzymy sobie ten nasz ciapo. Czy ładnie z nami przywitał. Elegancko. Nasz pierwszy skład towarowy. W ogóle jakikolwiek skład. Bardzo ładna e, lokomotywa. No i dobra, ja sobie ją tutaj zablokowałem yy, trochę dalej, żeby sobie nie hałasowała, i idziemy do lasu. I teraz patrzymy, co się dzieje w lesie. A w lesie odkłada nam się już na peronie drewno. Także tak to wygląda. Dobra, ja bym ten czas przyspieszył, ponieważ chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało zarobkowo. Yy, no, ta lokomotywa jest nieco słaba, bo to jest lokomotywa do wykorzystania yy, przy składach pasażerskich. Ale no, ze względu na to, że te pozostałe są drogie, to tymczasowo ta lokomotywa ma tu zastosowanie. Ona i tak ma, słuchajcie, o 10 km na godzinę więcej jedzie, to jest jej prędkość maksymalna, czyli 90. Natomiast, ze względu na fakt, że wagony mają maksymalną prędkość 80 km na godzinę, to one ograniczają całkowitą prędkość składu. I lokomotywa może mieć i 160, ale jeżeli wagon będzie miał 80, to ten skład nie pojedzie więcej. Dobra, coś tutaj tam się zadziało. Co tutaj? A, ciśnie. Ciśnie, ciśnie. No to dobrze, to niech ciśnie. Tu się szlabany zamknęły elegancko. Ten pociąg ze względu na fakt, że on sobie tutaj przejechał, to mam nadzieję, że las zdołał odłożyć... Wystarczającą ilość drewna. Oj, tak, zdecydowanie. Więc za chwilę pełny pociąg pojedzie, słuchajcie, do Tartaku. A my wraz z nim, żeby zobaczyć, jakie będą nasze pierwsze zarobki na transporcie kolejowym. Czyli mamy 120 na 120. Na razie nie będziemy jeździć, słuchajcie, z pierwszej osoby. Yy... To sobie możemy zrobić kiedy indziej, natomiast tutaj ważniejsze są w tym momencie e finanse. Co by się ta seria zbyt szybko nie skończyła, <laughs> bo my musimy zarabiać. I teraz, tak, jeżeli y mowa o kwestii, y jakby tego pierwszego kursu powrotnego, to ja nie zakładam, że ten pociąg cokolwiek zabierze może jedną dechę, albo wcale. Natomiast chodzi o to, żeby tam się już też odkładało, nie? Czyli w momencie, kiedy on przyjedzie z kolejną partią kłód do Tartaku, to żeby zabrał jak najwięcej desek tylko może, nie? To też właśnie chodzi o te, o te zarobki, tak? Tutaj tak można powiedzieć, że podwójnie na jednym kursie zarabiamy, nie? Załóżmy, na jednym takim okrążeniu. Ale dobra, my się, zbliżamy się w tym momencie już do Tartaku, i za moment będziemy wszystko wiedzieć, ile, ile tutaj zarobimy i czy ja będę w szoku pozytywnym czy też negatywnym. 3 487 000 tam wyszło, natomiast on, no właśnie, jedną dechę sobie wziął. Ale to nie o to chodzi. Tak jak powiedziałem, to chodzi o to, żeby tutaj zaczęły się deski odkładać. I tak też jest, proszę Państwa. I w ten sposób będziemy, jak na razie, bazować. Nie wiemy jeszcze ile zarobimy na dechach, natomiast trzeba będzie w kolejnym odcinku ogarnąć tutaj zbyt na narzędzia, ponieważ no, te fabryki zaczną produkować narzędzia, jeżeli im dostarczymy dechy, no i trzeba je ulatniać. Także mamy tutaj rynek zbytu w Rzeszowie, mamy rynek zbytu w przemyślu. Yy, I mamy gdzie to, gdzie to, a i w Solinie yy, też, nawet bliżej tutaj Rzeszowa, więc mamy gdzie to upłynniać. Tymczasem ja się z Państwem żegnam, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, Papa. Pa.